Okres przedświąteczny to czas dzielenia się radością, nadzieją i uśmiechem. Tydzień Uśmiechu, organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, to jedyny w swoim rodzaju projekt, dzięki któremu możemy pomóc najbardziej potrzebującym. Tydzień Uśmiechu jest to projekt charytatywny, tak zwany najbardziej uśmiechnięty i zakręcony projekt na SGH. Pomagamy dzieciakom. W tym roku jest to warszawskie hospicjum dla dzieci. Jest to już 16. edycja, dużo ludzi kojarzy ten projekt, dużo ludzi pisze do nas także na Facebooku, w jakich godzinach stoimy, co mamy i odwiedzają nas tutaj na stędzie. Jak twierdzą organizatorzy, inicjatywę wspiera wiele znanych firm, które chętnie przekazują swoje produkty na kiermasz. Z takich znanych jest to m.in. Costa, wydawnictwo PWE, Świat Książki, wydawnictwo GWP, jest Szkoła Jazdy Czalek, jest Warburger, teatry, Teatr Powszechny, Dramatyczny, Teatr Ateneum, Teatr Ochoty. Pozyskujemy rzeczy od naszych partnerów, sprzedajemy je później tutaj na SGH na Auli Spadochronowej za połowę ceny rynkowej. Później cały dochód zebrany przekazujemy dla fundacji. Co najistotniejsze, pomysł spotyka się z pozytywnym przyjęciem studentów, którzy rozumieją konieczność niesienia pomocy. Warto pomagać, dlatego że zbliża się okres świąteczny, a więc okres, gdzie niektórzy ludzie nie mają co włożyć do garnka, niektórzy ludzie są samotni. Myślę, że pomaganie to jest rzecz bardzo dobra i to jest danie ogromnej nadziei. To, że pomagają, pokazuje się jako odczucie, które te osoby będą miały. Natomiast no, dzisiaj mamy akurat pomoc dla hospicjum i jeżeli chodzi o hospicjum, myślę, że ludzie, którzy są w hospicjum, a zwykle są to ludzie bardzo chorzy, no dla nich akurat święta to jest czas bardzo trudny, dlatego że bardzo często mogą spędzić Wigilię z rodziną, też muszą zmagać się ze swoimi problemami, więc no myślę, że akurat przynajmniej pomagając, kupując jakieś rzeczy na rzecz hospicjum, możemy chociaż trochę radości temu osobom dać, bo też musimy pamiętać o tym, że to nie zrekompensuje w 100% tego cierpienia, które te osoby mają.